Dzisiaj dania Niemcy. Ja po duńsku nie będę. Wystarczy, że powiesz öl, to jest piwo, a jak będą chcieli duże piwo, to będą Einstein öl. No, a na resztę nie zwracaj uwagi w ogóle. Pomyślisz, że Andersen napisał w tym języku takie piękne bajki. Wir wissen, eller mail, avogady, mein Freundin. Sorry, nie rozumiem. No understand, no. Katoliken dojdę. Ja to lajk Radman Polsk. Chyba się zakrztusił. Radman Polsk. On się dławił, ale walnij go w plecy. Ja się uczyłam takiego rękoczynu, taka nowelka była. Już, spokojnie, spokojnie. Jest. Radman Polsk. Mam, rękoczyn Heimlicha, dobra. Dobra, spokojnie. Radman Polsk. Spokojnie. Panowie, uwaga! Jeżeli ktoś się zakrztusił orzeszkiem, to trzeba złapać go od tyłu, pochylić do przodu i mocno ścisnąć. A okej, rozumiecie to? Rozumiecie to? To się nazywa rękoczyn Heimlicha. O. Hej, ich bin Heimlich! Chyba wymyśliłaś nową dyscyplinę, wiesz? Nigdy nie zrozumiem mężczyzn, nigdy nie wyjdę za mąż. Elambein, let's swap the t-shirt, okej? It's for you. Poczekaj. Daj tą. It's for you? Za późno. Właśnie za niego wyszłaś, bo jak Duńczycy się kobieta z mężczyzną zamieniają ciuchami, to właśnie to jest tak jakby ślub. No tak, właśnie za niego wyszłaś. Co tam? Coś przegapiłem? Sonia wyszła za mąż za tego oto tutaj gościa. Napij się. C'était dans salutare. Siędziemy do po. Ciao, ciao, ciao. Excusez-moi, one beer, s'il vous plaît, please. Okej. Dla mnie też jedno piwko. Już się robi. O rany. To jest ten wasz piłkarz Zbigniew Boniek. Który ten? Ten drugi? No co ty? Boniek jest większy. Zbigniew Boniek jest dużo ładniejszy. Ja widziałam na okładce. Założymy się o stówę? No dobra, wchodzę. A ty jesteś pewien? No jasne, no, przecież... No co ty, nie będzie mi kobieta z Ukrainy mówiła mi, jak wygląda Zbigniew Boniek. Ja jestem właścicielem pubu popularnego piłkarskiego. Przepraszam, pan Zbigniew Boniek? Niestety, pomyliłaś się. No ale jak pomyliła? Ja pana znam. Stówę dawaj. Ale ja nie przegram, bo ten pan to jest pan Zbigniew Boniek na stówę. Gdyby to był Zbigniew Boniek, to by się przyznał, prawda? Właśnie, Zbigniew Boniek się przyznał i Zbigniew Boniek jest ładniejszy. Właśnie. Na Chrystusa w Świebodzinie, przecież to jest człowiek, który wyeliminował Związek Radziecki. Kto ten pan? Niby kto to jest? Co to, Ronald Reagan? No. Panie Zbyszko, no jak pan strzelał Belgom, tym szubrawcom gole, to po prostu to jest człowiek, który po prostu zmiażdżył Belgię, no. Mówiła. Błagam cię, ty też wiesz, że to jest Zbigniew Boniek? No nie! Panie Zbyszku. Piwo gratis. Nie denerwuj mnie, proszę cię. Jeżeli to jest Zbigniew Boniek, to jestem papież. Okej, chłopaki, zgadza się, jestem Zbigniew Boniek. Tylko spokojnie, cicho. Przyszedłem tutaj inkognito, obejrzeć sobie mecz Irlandia-Włochy. Inkognito, cisza. Nic nikomu nie mówimy. Słowo barmana. Zbigniew Boniek, ajajajao, ajajajao, ajajajao. Why you dancing, my friend? J'aime pas Boniek, I hate Boniek. I'm Belgian. It's a joke. I know. Okay. Cheers. So te. Sing, sing. Soniu, możemy porozmawiać? Dziewczyna za barem musi mieć w sobie coś. To coś, co sprawi, że mężczyźni będą chcieli u niej zamawiać więcej i jeszcze więcej. No a ty, no, taka bez makijażu, niedoprawiona jak barszcz ukraiński mojej mamy. Ja myślałam, że solarium wystarczy. No nie wystarczy. Proszę. Weź to, pomaluj się i zobaczymy, co da się zrobić. Zobaczymy, kto to wtedy wykorzysta. Rozpoczęli teraz właśnie budowanie do boku, wycofanie. Próbują właśnie wciągnąć tutaj rywala, ale nie jakiś dziwny słów. Mówiłem ci, taka ładna to musi być Ukrainka. Co biedzie? Dwa duże. Szkoda, że teraz Polska nie gra z Ukrainą. Ty to byś chyba rozniosła trybunę. 2 lata temu, jak Polska i Ukraina grały w Łodzi, to my z koleżanką tak szalałyśmy, że zostaliśmy miejsc sektora, dałyśmy czadu. A no widzisz, zobacz te siwe włosy. To po tym meczu, co to jeleń pudłował, tak jakby miał zeza. Lewy to samo, Rybus się ciągle spóźniał. Dobrze, wasi grali, nasi jak się zagapili tak samiutkiego. Pijatowa na bramce zostawili na pożarcie jeleniowi, to mnie aż siarki po plecach, że i tak groźnie było. Aleks, no dawaj te dwa duże. No. Groźnie to było jak ten Alijew przy Grzmociu. To ma gość kopyto. A na końcu Piszczek spuchnął i w ogóle był do niczego. Jak piszczel spuchnie, to najlepiej posmarować maścią końską. Z arniką. W sumie to nasi wygrali w doliczonym czasie, to tak jakbyście wy wygrali. Nie, to błąd obrony. To Boruc tylko mógł stanąć, powiedzieć: proszę panowie, wybierajcie sobie, w którym chcecie strzelać. Ja tu tylko sprzątam. No w ogóle wygadujecie. Nie, to nie my graliśmy źle, to wy graliście dobrze, albo no to chore. Kolega, bo spotkania towarzyskie to jest coś więcej. To jest przyjaźń między narodami, to jest wymiana tych koszulek, telefonów. Tak, szczególnie jak Izrael gra z Niemcami. Spotkania towarzyskie są super, to jest bez pretensji, luzik, jest wesoło. Spotkanie towarzyskie takie tutaj jutro organizuję, to może wpadniesz? O, może bym wpadła. A ja jutro jestem zajęta. Żeby móc grać atak pozycyjny, jeśli pozwolą na to rywale, a jeśli nadarzy się okazja... Ci Grecy to są w ogóle jacyś super goście. Ale się zasiedzieli, nie? Dawaj, niesamowite. Super, Szwedzi też się wydawali super. No, to ważne jest, że się interes kręci. Dzisiaj Grecy, wczoraj Szwedzi najazd zrobili. To dziwne, ja się zdziwiłem, bo jak grają na Ukrainie, to myślałem, że nikt tu nie wpadnie. To nagle niespodzianka. Ale właśnie mieliśmy Szwedów i mamy problem. Szklanki ukradli. Jak to szklanki ukradli? Ile? 6. Ze szklankami poszli normalnie do hotelu. No i co teraz będzie? Nic, Borysku, nic nie będzie. Szklanki małe miki, ale chodzi o zagranie, rozumiesz? Nieczyste zagranie. Jakie małe miki? Co ty? Ty płacisz za te szklanki, czy ja? No takie szwedzkie właśnie zagranie. Jak zwykle. Ale że co? A tak jakoś mówisz, jakby już nas kiedyś okradli. A nie ukradli? Przecież wszystko zajomali, stąd wywieźli. Stąd? A skąd? No stąd! No, meble, obrazy, gobeliny, armaty, arrasy, przecież podłogi skuwali i do Szwecji. Tympanony odkuwali i rzeźby, kolumny, wszystko. Ale to chyba nie było w tym roku, nie? A co są te tympanony? To coś dla kobiet. Nie dla kobiet, nie w tym roku, tylko w 1655. A że ten potop! No. To dawno było. No widzisz, a jednak nie wszyscy się zmieniają. Taka zasada, rozumiesz? Za morze, rabunek i z powrotem. Przecież wtedy całą Rzeczpospolitą zalali. No nie co, on Lwów się nie dał. Lwów się nie dał. A myśmy się czego wczoraj dali? Co? Nie można było Szweda upilnować? 6 szklanek? Hi, I'm sorry for yesterday. We had so much fun, sorry. I'm giving it back, yeah. A co on mówi? No, że przeprasza, że tam się bawili dobrze i tam. No... 6? Cześć. Jak się masz? No, thank you. No, thank you. Sorry once again. Yeah. To, widzisz? Zmienili się? No, postęp jest. Dzięki, żeś oddał, stary. A jakbyś jeszcze klejnoty oddał. Te gobeliny, podłogi, tympanony, arrasy, biżuterię, klejnoty baldachimy, Wikingu 1. Właśnie, ale co się go w ogóle czepiasz? To jest w porządku gość, no. Chodźmy. Come on. Porządny gość. Taki Szwed niby, jak go przycisnąć porządnie, właśnie toż Greka udaje. Uwaga, przyjmujemy zakłady. Baba dziwo. Jeśli nie odpowie, wygrywasz. Kobieta ekspert. Ty tu sam do siebie gadasz? To? Nie, ja sobie tak tutaj rapuję po cichu. Cicho, nie? Strasznie mało ludzi przychodzi, niedobrze. A jak interes siądzie, to jeszcze nas zwolnią. Co? Słuchaj, Aleks, może by mnie założyli profspiłki. Co? To nas nie zwolnią. Co by mi założyli? No profspiłki. A co to jest? Profesjonalna drużyna piłkarska? To są te związki zawodowe. Przepraszam bardzo, ja w to nie wchodzę. Ja inaczej kombinuję. Niech każdy sobie radzi sam. Aj, dele, dele. Zapamiętam to. Ciao bella. Która drużyna obroniła tytuł Mistrza Europa? He? Futbol? Nie wiem, nie wiem. No jak to żadno. No i jak Niemcy zostali Mistrzem Europy, to jakie byli bramki? Były prostokątne słupki i poprzeczki. No, znaczeniu goli. 2-0 z Czechami, 3-0 z Rosją, 0-0 z Włochami, 2-1 z Chorwacją, 1-1 z Anglią, 2-1 z Czechami. Kalimera? A jak Grecja została Mistrzem Europy, to kto strzelił gola? Charisteas. A w której minucie? A miało być jedno pytanie. Już. Następny. W 57. A jakie było największe zwycięstwo naszych orłów w historii? 30-0 z Brazylią. A, okay. Wygrałeś. Każdy radzi sobie sam. Ty, draniu jeden, jak ty chcesz robić teleturniej ze mną w roli głównej, to ja biorę połowę. Taki żart to był. 50%. 50% albo zapominam, ile goli strzelił Pletyni na mistrzostwach w 84. 5 czy 16. Z gardła człowiekowi wyciągniesz, wiesz? Z gardła. 30% masz. Jakoś tak nie mogę sobie przypomnieć, ile nóg miał Messi? Jedną? Jedną nogę. Za to bardzo ładną. Dobra, masz 50% ty. A w Zaporożcu wychowana tej. Następny.